witam bardzo serdecznie Państwa, witam serdecznie naszych szacownych, szanownych gości. Pozwólcie Państwo, że przywitam dzisiaj w Mielcu na naszym spotkaniu, podczas którego dojdzie do podpisania umowy o dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu umowy na budowę hali sportowej w Mielcu, strategicznej sportowej inwestycji w naszym mieście. Pozwólcie Państwo, że przywitam Pana Ministra Jarosława Stawiarskiego, który jest naszym dzisiaj szczególnym gościem. Witam Panie Ministrze. Chciałbym przywitać również Pana Marszałka Władysława Ortyla. Chciałbym również przywitać Pana Prezydenta Jana Myśliwca razem z zastępcą Panem Tadeuszem Ciempiem. Chciałbym przywitać również Pana Starostę, Pana Zbigniewa Tymułę, a także naszych radnych miejskich na czele z szefem Rady, Panem Przewodniczącym Kołtoszką, z szefem Rady z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Panem Radnym Dniewiczem, Radnego Jakuba Cenę. Witam również Pana Radnego Powiatowego, szefa Klubu Prawa i Sprawiedliwości w powiecie Marka Kamińskiego. Państwo, spotykamy się dzisiaj w moim przekonaniu w takim bardzo szczególnym, niezwykle ważnym, istotnym dniu, dlatego że dojdzie dzisiaj do podpisania umowy, tak jak powiedziałem wcześniej, na budowę strategicznego, niezwykle potrzebnego, istotnego dla naszego miasta obiektu sportowego, jakim jest hala, jakim będzie hala, nowoczesna hala sportowa w mieście Mielec. Pozwólcie, że podziękuję naszym gościom, szczególnie Panu Ministrowi, który jest takim dobrym duchem różnego rodzaju inwestycji sportowych na Podkarpaciu, bo przypomnę, że również dzięki jego zaangażowaniu, jego zgodzie udało się doprowadzić do rozpoczęcia inwestycji budowy w Sanoku, Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego. Planowane są również poważne inwestycje w Rzeszowie. Dzisiaj gościmy Pana Ministra w Mielcu. Ministra, który od początku był bardzo mocno za tą budową, za tym, żeby tutaj w Mielcu ta hala sportowa powstała. Chcę Panu, Panie Ministrze, szczególnie podziękować, ponieważ realizuje Pan to, o czym rząd Prawa i Sprawiedliwości, o czym my mówimy od początku, że inwestycje w naszym kraju powinny być inwestycjami, które koncentrują się nie tylko na zachodzie Polski, ale również na wschodzie Polski. Pan minister jest takim ministrem, który te wszystkie inicjatywy sportowe, inwestycje sportowe we wschodniej części naszego kraju zawsze z takim dużym entuzjazmem, życzliwością wita i zawsze do nich z dużą życzliwością, entuzjazmem podchodzi. To dzięki Pana Ministrowa zgodzie te 17 milionów, bo o takiej kwocie mówimy, zostanie do Mielca tutaj przekazane, co stanowi blisko 30% kwalifikowanych kosztów całej inwestycji. To jest tego typu dofinansowanie, jakie Mielec otrzyma ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chcę również podziękować Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi za zaangażowanie, za ten taki pozytywny lobbying na rzecz tej inwestycji, za to, że od początku tą inwestycję wspierał i bardzo mocno o nią zabiegał, jak również radnym miejskim, radnym Prawa i Sprawiedliwości, którzy od początku bardzo konsekwentnie tą ideę budowy od nowa, od początku hali sportowej wspierali. Nie remontu, nie modernizacji, ale właśnie budowy nowej, nowoczesnej, pełnej innowacyjnych rozwiązań hali sportowej w Mielcu. Tą ideę promowali i za tą ideą głosowali. Chcę również podziękować władzom miasta za konstruktywną współpracę i za takie podejście dla nas ważne, istotne, że budujemy, czy będziemy budować coś, co będzie służyć mieszkańcom naszego miasta w najbliższych dziesięcioleciach. To jest coś, co będzie dla Mielca naprawdę niezwykle cenną, ważną, strategiczną inwestycją. I ja bardzo się cieszę, że dzisiaj podczas tego spotkania dojdzie do podpisania tej ważnej, istotnej dla naszego miasta umowy. Tyle ode mnie. Pozwólcie Państwo, że poproszę teraz o zabranie głosu Pana Ministra Jarosława Stawiarskiego. Następnie poproszę o zabranie głosu Pana Marszałka i Pana Prezydenta, a także Przewodniczącego, czy szefa? Szefa klubu, Pana Winiewicza. Proszę bardzo, Panie Ministrze. Szanowni Państwo,
wjeżdżam do Mielca po raz tak naprawdę drugi. Jak byłem, tu mi panowie radni przypomnieli, że ja już byłem tutaj nie na wiosnę 2016, tylko w grudniu 2015 roku. Była to moja jedna z po objęciu funkcji wiceministra, była to jedna z moich pierwszych wizyt w terenie. Przyjechałem tu o 17 czy 18, to była ciemna noc i oglądałem halę sportową, ta, która tutaj stała, i tę pływalnię. I panu marszałkowi Ortylowi wtedy i panu prezydentowi, który wtedy też był tutaj Mielca, mówiłem jedną rzecz: nie róbmy tego remontu. Były pieniądze przyznane na remont, tam nie wiem, 20 czy 7 milionów, a to było chyba z kwoty, nie wiem, 20 milionów. 40 milionów, tak. Nie pamiętam, mówię, róbcie coś, co będzie pięknym obiektem funkcjonalnym na miarę XXI wieku. Posłuchali się mojej skromnej osoby i teraz mamy tutaj to ścierwisko, klepisko, a niedługo będzie piękna hala sportowa z udziałem pieniędzy rządu, pieniędzy publicznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ja gratuluję pomysłu, gratuluję tego, że zdecydowały się władze miasta, władze Mielca, że budujecie coś nowego, coś, co będzie naprawdę wizytówką Mielca. I tak jak powiedział poseł Poręba w rozmowie ze mną godzinę temu, że będzie to już hala i obiekt sportowy na 100 lat dla Mielca. Co mogę więcej powiedzieć? Jesteśmy za zrównoważonym rozwojem całego naszego kraju. Chcemy teraz inwestować w Polskę Wschodnią, w infrastrukturę sportową, przynajmniej na moim podwórku tak to robimy, bo ten nierównomierny rozwój przez 108 lat widać gołym okiem. Oprócz Mielca będziemy także Centrum Lekkoatletyczne w Uniwersytetu Rzeszowskiego inwestować. Są inne inwestycje przygotowywane w Rzeszowie. Podpisałem ostatnią umowę o budowę hali w Puławach, także ściana wschodnia lubelskie pod Karpacie musi zostać bardziej docenione i dofinansowane, co z wielką przyjemnością czynię. Ja życzę, żeby ta inwestycja się udała Państwu tutaj, panu marszałkowi Ortylowi, panu posłowi Porębie i panu prezydentowi życzę, byście razem wspólnie doprowadzili do tego, że Mielec będzie tą wizytówką na Podkarpaciu równą z Rzeszowem, a może i nawet będzie przewyższał Rzeszów, bo szykuje się tutaj ekstraklasa piłki nożnej. Wszystkiego najlepszego. Panie pośle, panie ministrze, panie prezydencie, panie starosto, panie przewodniczący, szanowni państwo, ja myślę, że dziś jesteśmy świadkami chwili historycznej, bo złożone podpisy już po dosłownie kilku minutach umożliwiają ogłoszenie przetargu, a zatem za 3 miesiące, panie ministrze, panie pośle, możemy się tu spotkać, jak dobrze wszystko pójdzie, wbijając pierwszą symboliczną łopatę, jak to zwykle bywa na takich ważnych inwestycjach. Ja powiem tak, Mielec kiedyś miał naprawdę halę z prawdziwego zdarzenia. Była to najlepsza hala sportowa w województwie rzeszowskim, podkarpackim, wcześniej w ogóle w regionie tym południowo-wschodnim, i na pewno ta ambicja pozostała i stąd ta ważna decyzja, aby tą halę od podstaw zrobić nową, zbudować ją na miarę XXI wieku. Ta decyzja jest dla mnie z punktu widzenia marszałka istotna. Nie przede wszystkim dlatego, że tu mieszkam, ale przede wszystkim dlatego, że takie decyzje dla województwa podkarpackiego zapadają dla Sanoka, zapadają dla Rzeszowa, zapadają dla Mielca, zapadają dla Stalowej Woli, gdzie za chwilę pan minister się uda. Także widzimy, że ta dobra zmiana i ten dobry klimat dla inwestycji sportowych, inwestycje, które mają dać szansę, jeżeli chodzi o sport, rozwój jego w takim aspekcie wielowymiarowym, bo tu w tym miejscu nie będzie tylko grała nasza ekstraklasa w piłce ręcznej, ale będą mogły się odbywać zawody kubackie, ogólnopolskie, będzie można organizować różnego rodzaju inne dyscypliny. I pamiętajmy o tym, że tu w tej hali naprawdę tętniło życiem przez, można powiedzieć, 12, a może więcej godzin, gdzie spotykała się młodzież, spotkali się zawodnicy, trenowały wszystkie sekcje. Dzisiaj tego brakuje i ten fakt tego niebytu tej hali przez okres zamknięty. Myślę, że dzisiaj
z jakąś perspektywą czasową wiadomą, po tym podpisie ten czas się po prostu już zamyka. I bardzo chcę się panu ministrowi, panu posłowi, też władzom miasta, a szczególnie też radnym, bo trzeba powiedzieć, że tutaj była dobra współpraca między radnymi, między władzami miasta w tej sprawie i ten efekt, który dzisiaj za chwilę po tym takim historycznym złożeniu podpisu będzie miał miejsce, jest zwieńczeniem tej pracy. Ja myślę, że tam, gdzie jest dobra wola, tam, gdzie jest współpraca starostwa, miasta, samorządu województwa podkarpackiego, czyli wszystkich interesariuszy, którzy mogą w jakiejkolwiek mierze się przyczynić do inwestycji, do pozytywnego finału ma miejsce, to tam są osiągane sukcesy. W miejscu, gdzie możemy mieć przypadki sporów, które się ciągną miesiącami, latami, tam naprawdę nikt nie chce przykładać ręki do tego, co się może stać i jak gdyby być rozstrzygającym w sprawie tych sporów. Także jeszcze raz gratuluję tej zgody, za nim dziękuję. Oczywiście bardzo się cieszę, że dzisiaj to wydarzenie ma miejsce w Mielcu. Po prostu to jest duży sukces dla województwa podkarpackiego, tak na to patrzę i dlatego tutaj przede wszystkim jestem. Ze swej strony i w imieniu również prezydenta Kuzdęby, który jest nieobecny dzisiaj, chciałem bardzo serdecznie przede wszystkim podziękować za ogromne wsparcie w zakresie tworzenia tej inwestycji. Wiadomo, że przy takich dużych programach są pewne perturbacje, ale wszystko się szczęśliwie kończy wtedy, kiedy jest wspólne działanie. I właśnie to wspólne działanie doprowadza dzisiaj do tego, że jesteśmy na tym etapie przededniu w zasadzie rozpoczęcia procedury przetargowej. Chciałem oprócz tego, że dziękuję wszystkim zewnętrznym osobom, które się starały, bardzo serdecznie dziękuję radnym za to, że mamy duże wsparcie w tym zakresie, żeby właśnie środki finansowe uzyskać na ten cel. Dziękuję służbom miejskim na czele z Tadeuszem Siemkiem, którzy ogromne serce wkładają w to, żeby ta inwestycja wystartowała i żeby w czasie realizacji nie było problemów z wykonawstwem. Bo to jest bardzo ważne. Kiedy dopatrzymy te szczegóły, to wtedy będzie wspaniała inwestycja, która zakończy się sukcesem i będzie służyć przez wiele, wiele lat Mielcowi jako miastu, które jest jednym z liderów na Podkarpaciu i nie tylko na Podkarpaciu. To, co pan marszałek poruszył, bardzo cenna informacja. Wszyscy czekają właśnie na te miejsca do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Wiem, o czym marzą piłkarze ręczni, o czym marzą pływacy i inne dyscypliny, które dotychczas w starej hali funkcjonowały, a teraz tego brakuje. Myślę, że naszym wspólnym życzeniem będzie to, aby ta inwestycja przebiegała bez zakłóceń, żeby przetarg można było rozstrzygnąć bardzo szybko i rozpocząć tutaj na tym właśnie, jak to było powiedziane, klepisku, jak pan minister powiedział, żeby rozpoczęła się budowa i żeby można było już się cieszyć realizacją tej inwestycji, a następnie eksploatacją w pełnym zakresie, do którego zostanie stworzona. Myślę, że te słowa podziękowania to są tylko jakby cząstką tego, które jako władze miasta możemy przekazać wszystkim osobom, które do tego się przyczynili. Raz jeszcze dziękuję bardzo. Życzę, aby to słońce nad inwestycją świeciło tak jak dzisiaj. Spotykamy się w zasadzie na placu budowy. Można się było spotkać w całkiem innym miejscu, ale jest to symboliczne spotkanie, które rozpoczyna inwestycje. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Ja w imieniu Klubu Radnych Miejskich Prawa i Sprawiedliwości oczywiście chciałbym podziękować panu ministrowi, panu europosłowi, panu marszałkowi za duże wsparcie w zakresie uzyskania tego ogromnego dofinansowania, co trzeba podkreślić. Chciałbym podziękować też również radnym Prawa i Sprawiedliwości, bo wiem, jaka musiała być nas determinacja, aby doprowadzić do tego, że zostanie wybudowany nowy, nowoczesny obiekt. Chciałem podkreślić również, że nie jest to tylko hala sportowa, jak było to poprzednio w projekcie modernizacji. Modernizacja nie obejmowała kompleksu basenowego. Także jest to nowoczesna hala plus, co ważne podkreślić, cały kompleks basenowy tej hali plus zaplecze w postaci parkingów do tej hali. Jest to ogromna inwestycja, ogromne dofinansowanie. No i pozostaje mi tylko podziękować wszystkim za to wsparcie, za to takie przewodzenie, że jest utwierdzanie nas w tym przekonaniu, że była to słuszna, bardzo ważna, strategiczna decyzja dla miasta. Będzie
to inwestycja jedna z największych, które miasto w ogóle realizuje w ostatnich pewnie kilkudziesięciu latach. Co ważne, jeszcze podkreślenie jest to, jeszcze mamy szansę na uzyskanie dofinansowania do kompleksu basenowego, który wiem, że zostało złożone tutaj przez pana prezydenta. No i liczymy, nie ukrywam, na to, że jakieś środki też uda nam się uzyskać na to dofinansowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zapraszamy tutaj pana prezydenta. Czekajmy jeszcze chwileczkę, jak się rozpadły obiektywy. Powiem państwu, że przez prawie 2 lata podpisałem takich umów może 4000 na kwotę. Na różne kwoty ze względu na to, że też mnóstwo aneksów się podpisuje. W tym roku samych umów będzie. Samych umów będzie w tym roku podpisanych jakieś tak jak w tamtym około 700. No. Do tego dochodzą aneksy, tych, które są sporządzone na bieżąco. No to tak mówię, rocznie jakieś 2000, ponad 2000. A w grudniu 1000 podpisuje, bo aneksowanie jest generalnie w grudniu jakieś takie rzeczy związane z terminami i tak dalej. Podpisam, czy jeszcze czeka ta umowa? Znaczy, powiem państwu, że to powolutku idzie. Najpierw strategię wypuszczamy, bo to są najważniejsze obiekty, a te mniejsze sukcesywnie, w miarę posiadanych środków. W departamencie pracuje 20 osób. 20 osób obsługuje około 800 umów nowych i kilka tysięcy starych. Jakoś dają radę też, że... Biurokracja jest potrzebna i konieczna, też wymaga pracy i zaangażowania. Panie marszałku, mówię, że to jest właśnie to, że oni dobrze są, bo 20 osób tylko, razem z sekretarzem. 20 osób. Na cały kraj. Tak. To bardzo... Panie ministrze, ma pan szczęśliwą rękę dla Mielca, także... Czy coś zapomniałeś powiedzieć jeszcze? Czekamy na podpisanie umowy z Centrum Lekoatletycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tam jacyś spadkowiercy się ponoć odezwali i jest wstrzymana procedura podpisywania. A tam jest kwota 18 milionów chyba, tak mi się wydaje. No to będzie piękna obiekt. Drodzy państwo, ja proponuję teraz brawo. Milionów. A ja chcę powiedzieć, przy okazji, że jest to jedna z pierwszych, że dzisiejsza umowa, bo to jest istotne, zapomniałem wcześniej o tym powiedzieć, jest jedną z pierwszych, jakie Ministerstwo Sportu podpisało w skali całego kraju na dofinansowanie budowy tego typu obiektów, jakim jest hala w Mielcu. Jest to jedna z pierwszych decyzji, która została wydana i te 17 milionów właśnie dzisiaj na halę w Mielcu zostało zagwarantowane podpisami pana ministra i pana prezydenta. To jest wielki dzień dla Mielca i naprawdę jest z czego cieszyć. Jeszcze raz dziękuję. I dla mielskiego sportu, dla mieszkańców Mielca. I pozwólcie jeszcze, drodzy państwo, bo taka symboliczna tutaj jeszcze uroczystość. Otóż przewodniczący Rady Powiatu pan Marek Kamiński chciałby wręczyć panu ministrowi, ale to już proszę zapowiedzieć co. Panie ministrze, to jest oznaka, która ma 50 lat. Jedna z pierwszych oznak wypuszczona. Ja dostałem jako dziecko tę oznakę, zresztą nie jedną, bo drugą mam w klapie. Taki symboliczny, jak pan powiedział, że prawo ma 100 lat stać. To mówi europoseł Tomasz Poręba. Ale podpisał się pan minister. Symboliczną klubu sportowego Stal Mielec, w którym spędziłem tam ładne parę lat jako sportowiec. W tej chwili jestem szefem sportu szkolnego w powiecie. Przekazuję koledze, że tak powiem, w branży historyczną znaczkę. Super, brawo. Dziękujemy pięknie państwu za przybycie mediom.
podkarpackim, mieleckim. No i widzimy się, myślę, mogę tutaj w imieniu nas wszystkich zaprosić na wbicie pierwszej łopaty i tutaj jak jeszcze apelujemy, jako tutaj apelujemy. Mamy zapraszamy. Mamy no, nadzieję. Tutaj wyjmuję więcej do powiedzenia pewnie Tadeusz Siemek by miał, bo on jest tym gospodarczym. Mamy nadzieję, ale liczymy na to. Mamy nadzieję, że to będzie. Że to będzie już jeszcze w tym roku, bo dokumenty zostały podpisane, tutaj wszystko w rękach pana wiceprezydenta, ale no, zapraszamy już Państwa w tym momencie na wbicie tej symbolicznej pierwszej łopaty w najbliższych miesiącach. Dziękuję bardzo. Jeszcze z mocy skarbnika również kontrasygnata będzie, także oczywiście, trzeba wszystkie dokumenty i formalności, tak jak pan minister powiedział, muszą być. To proszę jeszcze spróbować, że w sporcie nie tylko kobiety, tylko mężczyźni. To pani Ania mocno uprawia taką ciekawą dyscyplinę sportową. Takie jest oficjalna wersja.